Cześć kochani, witam tradycyjnie ze swojego ogródka. Subskrybujcie mój kanał i robimy podsumowanie wakacji. Najważniejsze, że wróciłem trzeźwy. Byłem nad morzem, byłem na Mazurach i byłem w górach. Jeszcze na dodatek na koniec jeszcze byłem pod Siewierzem. Wyjeżdżałem, nie paliłem. Niestety na wakacjach zajarałem. No i... Ale lepsze to, niż miałbym się napić. Nie? Także to jest taka druga... Drugie dno tego. Lepsze zło. Co poza tym? Chciałbym wam powiedzieć, jak się czułem w górach, na Mazurach i nad morzem. Bezsprzecznie, nie wiem jak dla was, ale nawet teraz, zobaczcie, jest upał, chyba 27 stopni jest. Dzisiaj jest 11 września, słynna data. I wierzcie mi, jest tak gorąco. Strasznie. Ja się najlepiej czuję nad morzem i to jest bezsprzeczne. Czyli z tych trzech wyjazdów, góry, Mazury i morze, wybieram morze. Może być nawet Morze Bałtyckie. Daj Boże, żeby na przyszły rok, a może jeszcze w tym roku, to tylko jeden Pan Bóg wie, gdzieś z zagranicy zrobimy jakąś relację, ale nie chcą za bardzo puszczać tak dalej. Nawet Adam Szostak nie mógł wyjechać do Ameryki, musiał koczować w Meksyku. Także to są takie realia teraz. Dużo ludzi jeździ do Włoch, Bułgaria, Grecja. Ale. Także kochani, subskrybujcie mój kanał, jesteśmy w kontakcie. I przekażę wam dalsze swoje relacje. Wszystkiego dobrego.